frywolnie nakręcej. To zaczniesz takim I am ready. I am ready. Niedziela, minęła godzina 12. Witają was frywolnie nakręceni. Dzisiaj przed mikrofonem Marcin Kruk, a razem ze mną mój gość specjalny, czyli Ania Sokołek. Ania Sokołek, czyli kto? Aniu, powiedz, kto ty jesteś? To bardzo trudne pytanie. To tak może... Tak zawodowo? Tak zawodowo. O, zawodowo. Zawodowo jestem wokalistką, jestem trenerką śpiewu, pracy z głosem. Właśnie to chciałem usłyszeć. No, proszę bardzo. I właśnie z Anią porozmawiamy dzisiaj na temat tego, co tak naprawdę ten nasz głos oznacza i dlaczego tak się dzieje, że nie tylko wokaliści z nim pracują. A w ogóle jak to się stało, że ty się zajęłaś tym wokalem, trenerstwem głosu i tak dalej, i tak dalej? Jak to się zaczęło? No zaczęło się pewnie z dniem moich urodzin, gdzieś czyli tam. Niedawno. Bardzo niedawno. Choć nie pamiętam tego momentu. Wiesz co, no od zawsze kochałam śpiewać. Zawsze czułam, że to jest moja droga, że śpiewanie to jest po prostu to, co lubię gdzieś. To zawsze ze mną było. No od najmłodszych lat. Tak sobie to trwało przez całe moje życie. Raz bardziej intensywnie, raz mniej. No i skończyłam wokalistykę na Akademii Muzycznej w Katowicach, czyli no mam dyplom z wokalu, ale jakby to takie zainteresowanie stricte pracą z głosem przyszło już po studiach troszeczkę później, kiedy ja już sama gdzieś tam się osadziłam jako wokalistka, jakby poczułam się w tym gdzieś tam pewniej. Zaczęłam jeździć na różnego rodzaju właśnie warsztaty, między innymi takie rozwojowe, ale też prace z głosem. No i poznałam różne jakby zupełnie, wiesz, odjechane podejścia do pracy z głosem. Nie takie tradycyjne jak w akademii czy na lekcji śpiewu, tylko zupełnie... A jakie to jest tradycyjne właśnie? Że... W moim pojęciu to jest to, że stoisz przy pianinie i wyśpiewujesz jakieś tam skale, tak? To jest dla mnie jakieś takie tradycyjne podejście, czyli no taka, oczywiście ja tego nie neguję, absolutnie też tak uczę i to jest jakaś tam podstawa dla wokalistów. Także, ale to jest jakaś taka droga, no taka dla mnie klasyczna bardzo, to takie tak? Narzędziowe traktowanie tak, głosu, tak? Tak, ale absolutnie tego nie neguję, żeby była jasność, jakby to jest też ważne. Podkreśliłaś dwa razy, myślę, że jasność jest. Jest jasność. A potem spotkałam się z takimi no, odmiennymi podejściami do pracy z głosem, które gdzieś tam w sobie odkryłam, które u mnie zadziałały, które były dla mnie jakimś tam, wiesz, wielkim odkryciem, dla mnie samej przede wszystkim, bo jakby wcześniej nie myślałam o tym, że będę kogoś tam uczyć. Tak to się zaczęło. Czyli jakie to było podejście do tego głosu? To nowe? To nowe. Wiesz co, przede wszystkim angażujące całego ciebie. Tak? Nie tylko głos jako głos, że szlifujesz te nuty, to wyśpiewywanie prawidłowe i tak dalej, ale angażujące ciebie jako człowieka w całości, czyli twoje całe ciało. Nie? Czyli jakby twoją energię twojego ciała, czyli twoją emocjonalność, taką psychiczną stronę i też duchowość, no nie? Czyli takie bardzo, bardzo holistyczne podejście. To mnie gdzieś tam zafascynowało, bo to gdzieś rezonuje ze mną. Kiedyś moja nauczycielka powiedziała, że dawno temu, wiele lat temu, że śpiewanie to jest psychologia. I ja kompletnie wtedy jakby nie zrozumiałam, o co jej chodzi, bo po prostu jeszcze nie wiedziałam, co ma na myśli, ale po paru latach gdzieś tam poczułam i zrozumiałam, jaki ma to sens i faktycznie tak jest, że jakby ten głos jest związany z całą naszą osobą. A w jaki sposób jest związany, dowiemy się już za chwilę. Radio Free. Frywolnie nakręcaj. Frywolnie nakręceni, Marcin Kruk, ze mną w studiu Ania Sokołek, czyli wokalistka, trenerka śpiewu. Ania, powiedziałaś, że to jest tak, że głos to nie jest jakaś taka odrębna część naszego organizmu, tylko on się łączy ze wszystkim, z całym człowiekiem. Dokładnie. Czyli twój głos się łączy z całą Anią, tak? Absolutnie. W jaki sposób? Jakie są wzajemne relacje? Ojej, powiem ci, że to jest tak głęboki, tak długi i mocny temat, ale mamy czas. No postaram się jakoś to powiedzieć w paru zdaniach. Ogólnie rzecz biorąc, głos jest jednym z takich najmocniejszych kanałów komunikacji werbalnej i niewerbalnej, no nie? I na funkcjonowanie głosu wpływa bardzo wiele różnych elementów,
które im bardziej ze sobą współgrają, tym lepiej jakby działa to na nasz głos, tak? Mhm. Czyli tymi elementami są nasze ciało. Jeżeli mamy zablokowane ciało, jeżeli mamy spięte gdzieś mięśnie i pewne obszary, które są odpowiedzialne za wydawanie głosu, jakby gdzieś tam, wiesz, są jakieś blokady, no to wiadomo, że ten głos będzie nam się trudniej wydawało, no nie? To jest jedna sprawa. A jakiś taki przykład konkretny? No nie wiem, konkretny przykład. Zobacz, ile osób ma ściśnięte gardło. Mhm. No nie? Jeżeli masz ściśnięte gardło, no trudno... Ja też miałem. No właśnie. Trudno ten głos wydobyć siebie jakby w luźny sposób. I to jest fizyczna przyczyna, tak? Czyli zajmujemy się takim ciałem, fizycznym aspektem, tym, żeby to ciało rozgrzać, wyluzować, rozciągnąć, żeby odpuściły właśnie te blokady w naszym ciele, czyli na takim poziomie fizycznym. To się łączy... Poczekaj, a jak się takie ciało wyluzowuje? Przez ćwiczenia... Nie można pójść do spa? Słuchaj, absolutnie można. Wszystko można zrobić, co działa na relaks, na wyluzowanie, na rozciągnięcie. Po prostu przez ruch, tak? Przez ruch, przez ćwiczenia fizyczne. Tylko wiesz, no nie muszą to być takie jakieś... To nie jest fitness, tak? Chociaż to absolutnie pomaga. Każdy rodzaj aktywności fizycznej, jakikolwiek uprawiasz, czy to jest, nie wiem, bieganie, taniec, rozciąganie, no cokolwiek. Absolutnie wpływa to pozytywnie na rozgrzanie, rozciągnięcie twojego ciała. Sam wiesz, zresztą uprawiasz sport, że jak sobie poćwiczysz, to też czujesz się lepiej, tak? Uwalniają się endorfiny i tak dalej. No wszystko jest to połączone, więc to jest jedna sprawa, tak? Mhm. Czyli głos jest połączony z naszym ciałem fizycznym absolutnie, tak? Mhm. Jakby to jest mechanizm, który wydaje nasz głos, to jest cała taka machina, tak? Fizyczna, która ten głos wydaje w sposób fizyczny i całe ciało jakby na to pracuje. Druga sfera, coś co się łączy też z ciałem, ale i z takim jeszcze głębszym podejściem, to jest też oddech, no nie? Mhm. Bez oddechu nie ma głosu. Bez oddechu nie ma życia. Nie możemy żyć bez oddechu, bez powietrza. Nie możemy wydawać głosu bez powietrza. To jest takie paliwo dla naszego głosu, tak? Im mamy głębszy i lepszy ten oddech, tym luźniej i swobodniej ten głos sobie z nas wychodzi. Głos jest powiązany z naszą emocjonalnością, tak? Z tą sferą taką psychiczną, psychologiczną. To może wiesz co, do emocjonalności, bo mam wrażenie, że to taki fajny temat akurat, żeby zacząć kolejne wejście. To może powiem o tym za chwilę. Dobra. Radio Free. Privolnie nakręcaj. Aniu, co z tą emocjonalnością? Bo powiedziałaś, że głos jest z nią połączony. W jaki sposób? Co tam się zadziewa u nas? Oj, no bardzo jest połączony. Prostym przykładem takim obrazowym jest to, na przykład przypomnij sobie, jak jesteś bardzo zdenerwowany i w momencie, kiedy, nie wiem, kłócisz się z kimś, jesteś rozemocjonowany, nagle zaczynasz bardzo mocno krzyczeć, wydajesz, wiesz, no takie mocne dźwięki, twoja skala się nagle rozszerza, tak? Mhm. Jakbym ci powiedziała, wydaj taki dźwięk na tej nucie i z taką głośnością, o tako, no to prawdopodobnie nie byłbyś w stanie tego zrobić. A pod wpływem emocji nasz głos brzmi tak, jak nasze emocje, tak? Mhm. No jeżeli ktoś jest nieśmiały i, nie wiem, ma wystąpienie publiczne, no to najprawdopodobniej jego głos będzie, wiesz, cichy, łamał się i tak dalej. Czyli odzwierciedla to, nasz głos odzwierciedla to, co czujemy w danej chwili. Czyli to jest trochę tak, nie wiem, czy tu nie pojadę za daleko, aczkolwiek pamiętam właśnie z twojego przemówienia TEDxowego, że ten nasz głos zewnętrzny, taki fizyczny, ma dużo wspólnego z naszym głosem wewnętrznym. I to, tak. O czym mówisz a propos emocjonalności, to jest taki chyba przyczynek do tego. Absolutnie, tak. No absolutnie jest to jakby jeszcze głębsza taka interpretacja, czyli no ja uważam i z doświadczenia jakby tak czuję, że jest, że właśnie nasz głos słyszalny, czyli ten komunikat taki niewerbalny naszego głosu, czyli nie to, co mówimy, tylko w jaki sposób, czyli barwa naszego głosu, tempo, właśnie ta cała emocjonalność, tak, nie wiem, pauza, no wszystkie takie te elementy niewerbalne mogą pokazywać to, co się dzieje wewnątrz nas, w takim sensie w tu i teraz, jak się czujemy, ale też jakby docierają do tego już właśnie, to już jest jakby kolejny element, czyli ten bardziej taki duchowy, no nie? Czyli do tego, kim jesteśmy. To rozwiń może tę myśl. No bo emocjonalność, no wiesz, ja oczywiście jesteśmy istotami emocjonalnymi, psychologicznymi, psychicznymi i to jest też bardzo ważny aspekt nas jako ludzi.
ale też no, ja uważam, że jesteśmy istotami duchowymi, czyli czymś głębiej, tym źródłem, no nie? Czymś takim no, najważniejszym. Okay. Jakby to wszystko, to ciało, te emocje i tak dalej, to jest takie nasze opakowanie, które jakby w moim odczuciu jesteśmy tutaj na ziemi po to, żeby to opakowanie mieć i tego doświadczać, ale no gdzieś w głębi jesteśmy duszą, tak? Która ma jakieś głębsze pragnienia i też to słychać w głosie. To odbicie tego, jak sobie z tym rozwojem naszej duszy radzimy, tak? Dobrze tak, mówię? Tak. Czy jesteśmy, czy na przykład żyjemy w zgodzie ze sobą, no nie? Aha. Myślę, że to słychać w głosie. Jeżeli ktoś jest uważnym słuchaczem, świadomym siebie, to jest to w stanie wysłyszeć w głosie, na pewno. I jakby zbudowaliśmy tak, jest ciało fizyczne, jest ta nasza psychiczność, że tak powiem, psychologiczny nasz aspekt, czyli emocje, uczucia i jest... Ta głębia, czyli ten głos serca. Radio Free. Frivolnie nakręcaj. Przywołanie nakręcaniu, Marcin Kruk, rozmawiam z Anią Sokołek na temat głosu. Ania, dużo powiedziałaś na temat tego, z czym ten głos się wiąże i że to nie jest oderwana część naszego ciała, ale że po prostu cały człowiek jest jednym i że ten głos jest pewnym jego odzwierciedleniem, ale tak mi się ciśnie trochę na usta, że to ci musiało przyjść do głowy, bo chyba sama musiałaś jakoś tego doświadczyć. Dokładnie. Że to tak jest. No tak, wszystko to, co mówię, jest absolutnie przeze mnie przeżyte. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym mówić o czymś, wiesz, przeczytawszy o tym w książce i tylko mniemając, o co chodzi. Jakby, no jestem tego typu osobą, że gdzieś tam wszystko, co robię, co, nie wiem, wiesz, no przechodzi gdzieś przeze mnie, tak? Musi to, co daję ludziom, jakby musi być gdzieś tam z mojego serca, więc tak, no, cała moja praca z głosem jest jakby wynikiem nie tylko mojej wiedzy, ale też mojego doświadczenia życiowego, osobistego. Wszystko, co podaję ludziom, co proponuję, nie wiem, na lekcjach indywidualnych, czy na warsztatach, jest jakby moim też przeżyciem z jakiegoś etapu życia, tak? I cały czas to się rozwija. Widzę, że tak jak ja się rozwijam, jakby tak osobiście, gdzieś tam wewnętrznie, tak i ta moja praca z ludźmi podczas na przykład warsztatów też jest, też się rozwija, tak? Też jest, cały czas to jest taki żywy organizm, więc no jest to wynik moich doświadczeń życiowych. Czyli też musiałaś się dowiedzieć sama na sobie, jak to jest, jak ten głos jest gdzieś tam ciśnięty i... Przede wszystkim. No gdybym tego sama, wiesz, nie doświadczyła, nie poczuła, nie wyobrażam sobie, że mogłabym to przekazać komuś innemu, bo bym po prostu, wiesz, no, gadała głupoty, no. Albo nie wiedziałabyś, o czym mówię. Nie wiedziałabym, o czym mówię, więc uważam, że w ogóle każdy trener, nie wiem, nauczyciel, nie chcę tego tam nazywać, bo to jest jakby tylko jakaś tam nazwa, ale osoba, która, nie wiem, pracuje z innymi osobami, która chce im coś przekazać, dać, zainspirować, no musi to sama gdzieś tam, wiesz, czuć i przeżyć, tak? To musi wynikać z jej doświadczenia. To nie może być sucha wiedza, bo to jakby tak wiele nie daje, tylko doświadczenie na własnej skórze, no, jest rozwojowe. Mądre rzeczy prawisz. Ale już tak przechodząc dalej, powiedz mi, a w jaki sposób pracujesz z ludźmi? Jak to się pracuje nad głosem? Bo coś mówiłaś o staniu nad pianinem, o jakichś ćwiczeniach fizycznych, jak się ma jedno do drugiego? Wiesz co, no, pracuję i indywidualnie z osobami i pracuję podczas warsztatów pod tytułem Uwolnij swój głos. Będziemy mieli konkurs na koniec, także zostańcie. Jest to zawsze w jakimś sensie praca indywidualna, to znaczy pracuję z tym, co jest na dany moment ważne w tej osobie czy w tej grupie, tak? Oczywiście mam jakiś tam plan, mam pewne założenia, które... No dobra, a ja się pytam o konkretne ćwiczenia, no. Jak to wygląda, co się robi, żeby wypracować swój głos, żeby być bardziej spójnym ze swoim głosem wewnętrznym. No to jest niejasne. Okej, wszystkie te elementy, o których powiedziałam, czyli jeżeli widzę, że ktoś jest na przykład, wiesz, no z każdym się indywidualnie pracuje, no nie mam jednej, wiesz, recepty na każdego. Wszystkie te moje narzędzia, które posiadam, czyli pracy z ciałem, pracy z emocjami, pracy z głosem, pracy z kreatywnością, wykorzystuję. Nie mogę ci powiedzieć, bo z każdym się totalnie inaczej pracuje. Każdy jest inny, każdy ma inne jakieś tam trudności, każdy jest jakby na innym etapie, tak? Więc wykorzystuję wszelkie moje znane mi metody, żeby tą osobę gdzieś otworzyć, pobudzić. Czasami, wiesz, to jest jakaś bardziej emocjonalna rzecz, czasami jest to po prostu wyćwiczenie czegoś. No, bardzo
bardzo różnie to wygląda. Natomiast warsztat, na warsztacie pracuję z każdym tym elementem bardzo dogłębnie, to znaczy i z ciałem, i z emocjonalnością, i z tą jakby troszkę duchową sprawą, i z oddechem, i z kreatywnością. To jest jakby, warsztat jest połączeniem tego wszystkiego. No to mam nadzieję, że za chwilkę zdradzisz nam jakąś tajemnicę, jak fragment takiego warsztatu wygląda. Okej. Radio Free. Privolnie nakręcaj. Ania, to jak to jest z tymi ćwiczeniami na warsztacie? Co na przykład robisz? Jakie konkretne ćwiczenia na przykład? Tak, żeby mogli sobie słuchacze zrobić w domu. Na przykład ćwiczenie oddechowe. Bierzemy sobie po prostu czystą kartkę A4. Przykładamy tak 20 cm od ust. Trzymamy sobie za dwa rogi na górze i bierzemy głęboki wdech i dmuchamy na tą kartkę, tak by ona pod pewnym kątem przez jakiś tam czas się uginała. I to ćwiczenie nam pokazuje, w jakiej kondycji jest nasz głos na ten moment. Chodzi oczywiście o to, żeby nasz oddech był głęboki i trwał dość długo, tak? Natomiast to ćwiczenie fantastycznie pokazuje, w jakiej kondycji jest nasz głos i też dzięki temu możemy ćwiczyć, pogłębiać nasz oddech. No tutaj nie mamy niestety za dużo czasu, ale myślę, że w internecie spokojnie można znaleźć, jak ten oddech powinien wyglądać i w ogóle przykład tego ćwiczenia, bo to jest taka... A najlepiej przyjść do mnie na warsztat i wtedy najlepiej do Ani na się tego doświadczy. Właśnie, Ania, może a propos tego konkursu byś teraz powiedziała, bo wiem, że masz konkurs dla naszych słuchaczy. Tak, jak wspomniałam, prowadzę warsztaty z uwalniania głosu. Kolejny taki warsztat... To może powiedz od razu, w jaki sposób, co z tego warsztatu można wyciągnąć dla siebie, w jaki sposób można skorzystać? Są to warsztaty pracy z głosem dla wszystkich, absolutnie dla wszystkich. Co można wyciągnąć? Na pewno można się dobrze bawić, ponieważ bardzo dbam o to, żeby atmosfera była luźna i przyjazna. Można poszukać, poznać i uwolnić swój głos, zobaczyć jaki on jest, doświadczyć go w taki bardziej świadomy sposób. Czy mogę zaryzykować teorię, że można zobaczyć, że nasz głos wcale nie musi być taki, jak jest? Dokładnie. Albo można też przede wszystkim zobaczyć to, że nasz głos taki, jaki jest, jest okej, tak? Bo często ludzie, wiesz, sobie coś tam myślą, a wiesz, słyszą się na nagraniu, mówią, Boże, to nie mój głos, no nie? To jest też jakiś taki element braku akceptacji swojego głosu. A w moich warsztatach chodzi o to, żeby pokazać ci, że twój głos taki, jaki jest, jest okej i że masz większe możliwości niż ci się wydaje, czyli ja ci stwarzam te możliwości, żebyś zobaczył więcej możliwości twojego głosu, przez to możesz poznać lepiej siebie, mieć głębszy kontakt ze sobą, no i czerpać jakby bardziej ze swoich wewnętrznych predyspozycji i nie wiem, żyć bardziej w zgodzie ze sobą, no nie? To już jest takie uogólnienie, ale... Czyli uogólnienie, tylko pokazanie szerszej perspektywy. A z takich konkretnych rzeczy, no to na pewno można się nauczyć, jak poprawnie ten głos wydawać, co na niego wpływa, jak o niego dbać, co robić, żeby go rozgrzać, żeby on nam długo funkcjonował. Super, znamy korzyści. To teraz do brzegu, konkurs. Konkurs. 13 lutego w sobotę odbędzie się kolejny mój warsztat z uwalniania głosu dla wszystkich, na który bardzo serdecznie zapraszam. I konkurs polega na tym, że jeżeli macie ochotę wziąć udział w moim warsztacie za darmo, to jest właśnie nagroda, to napiszcie do mnie uzasadnienie, dlaczego chcielibyście wziąć udział w moim warsztacie i najciekawszą odpowiedź nagrodzę właśnie tym wejściem. Jedną odpowiedź, tak? Tak. Dobrze. A gdzie napisać? Na mojego maila asokolek@o2.pl znajdziecie do mnie kontakt też na www.uwolnijswójgłos.pl. To jest moja strona warsztatowa, więc tam wszelkie informacje. A do kiedy czekasz na odpowiedzi? Do końca stycznia. No i widzicie, taki wspaniały konkurs mamy dzisiaj dla Was we Friwolnie Nakręconych. Ania, na tyle dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studio. Bardzo dziękuję. Myślę, że nasi słuchacze dowiedzieli się dużo, dużo na temat głosu i tego, że to nie jest taka prosta sprawa, że ten głos to jest tylko głos i tyle. Tylko, że jednak w tym głosie i w jego potencjale drzemie coś więcej. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Wam również za to, że byliście z nami. Słyszymy się już za tydzień. Radio Free.